Cześć, witajcie. No jak widzicie, sami zbliżamy do tej komory produkcyjnej. Szykuje się tutaj gruba walka, podejrzewam. Namierzono intruza odpowiedzialnego za pojmanie kotła naprawczego Tau. Kocioł mu zinfiltrowany. Przejęcie kotła Jota. Zajęcie kotła Chi. Stanowisz zakłócenie. Ale niedługo to się zmieni. Pokaż modyfikację, mówisz. Tu nie ma. Tu niestety też. No tutaj no. Wow, a to już mam. Aktywacja jednostki priorytetowej S-Mark 1. Najpierw to wykonuję. Co się na nogach zaczęły się mogłabym odciąć ogon. Byłaby mniej groźna.
strzału! Wysyłam ci Hefajstosa. Ja już nie walczyłem wcześniej, dlatego widzę, jak ktoś ukrywania się, Hefajstosie! Eliminacja nieuchronna. Wycofanie do rdzenia. Mam go! Hefajstos wrócił do rdzenia! Dopilnuj, żeby w nim został. Ja już wracam. Niedługo zaczniemy łączenie. To dzięki tobie, Beto. Cieszę się, że z nami poszłaś. I ty, Val. My... nie dałybyśmy rady bez ciebie. Bez ciebie też nie, Aloy. No już. Nie wchodźcie sobie tak wiadomo. Coś tutaj bym jeszcze znalazł, jakąś zajczkę, coś tak. Aloy, obejście gotowe. Rdzenie stabilne. Hefajstos całkowicie odizolowany. Czas zacząć proces połączenia. Zrobione. Gaja, nawiąż połączenie. Gotowe. Dobrze. Żeby skończyć fuzję, trzeba wyciąć Hefajstosowi złośliwy kolor. Ostrożnie. Witaj, zbędna kopio. Kosztowałaś nas sporo czasu.
złap Betel. A przy okazji rozgnieć tego karaluchy. Beta za mnie. No weź, przestań się obijać. To dopiero zabawa, co? Tak, czarnuszka będzie nasza... Będzie... No tak powiem, że... Aloy! No zabij ją! W końcu. Hilda, przygotuj Gaję i Hefajstosa do transportu. No tak, Hilda! Zawiodła. Nie wszystko stracone. Hilda! Co ty robisz do diabła? Odtrzymaj się! To ta, co była tą dobrą na statku. Beta! Var przeżyje, coś czuję. Nie ma... No ale mocno, mocno. W końcu wlecieli. Całą grę ich nie widzę. A, już nie śpisz. Mocno oberwałeś podczas ataku Gerarda. Podejrzewam, że wciąż musisz odczuwać ból. Zapewniam, jesteśmy bezpieczne. Nikt nas nie odkryje. Mówisz o pozostałych Zenitach. Ty pewnie jesteś Tilda. Nie byłam pewna, czy... Beta ci o mnie opowie. Gdzie ona jest? Żyje. I choć chciałaby być gdzie indziej, nic jej nie zagraża. Oczywiście omówimy jej sprowadzenie, jak tylko poczujesz się nieco lepiej. Gdy będziesz gotowa, wejdź schodami. Tam się spotkamy. Ja tymczasem przygotuję śniadanie. Śniadanie. Dobra. Co to jest? Kilka dzieł z mojej kolekcji, które zostały tu ukryte przed moją wyprawą w kosmos. Rozejrzyj się, jeśli chcesz. Ciekawią mnie twoje wrażenia. Mój przyjaciel nie żyje. Beta i Gaja przepadły. Już koniec? Mam ważniejsze sprawy na głowie. Obie mamy. Bardzo wiele próbujemy odnaleźć. Tu jesteś. Już ci lepiej? Jak nas znalazłaś? W kotle? I co zrobiłaś reszcie, zanim odpłynęłam? Od razu do rzeczy. Powiem tylko tyle, że cały czas uważnie obserwujemy Hefajstosa.
W końcu będzie nam potrzebny. Twój podstęp nas nie zwiódł, a co do mojego triku, to było przeciążenie zmysłów z towarzyszącym wyładowaniem energii. Gerard i Eric stracili orientację na moment z uwagi na tarczę, ale byłaś nieprzytomna, jak cię wyciągałam. Może śniadanie postawi cię na nogi? To był twój dom. Ten, który odtworzyłaś dla Bety. We wspólnym kanale danych. Spostrzegawcza jesteś. Proszę, tędy. Po wszystkim, co twoi ludzie zrobili, mam od tak sobie siedzieć i gadać z tobą? To nie moi ludzie. Nigdy nimi nie byli, a zwłaszcza teraz. Odleciałaś z nimi w kosmos. A potem żyłaś tam 1000 lat. Zanim wróciliście. Więc skąd ta nagła zmiana frontu? To dzięki temu. Mój stary fokus. Naprawiłaś go. To znaczy, że widziałaś niewiarygodne rzeczy. Przez zaledwie 2 dekady tyle osiągnęłaś. A ja mam 1000 lat i nawet się nie zbliżyłam. Nie chciałam naruszyć twojej prywatności, ale musiałam, żeby cię zrozumieć, żeby mnie oświeciło. Naprawdę masz ducha Elizabeth. Jej energię, jej poczucie misji, jej niezłomność. Zawstydziło mnie to ze względu na moich towarzyszy. Teraz już wiem i chciałabym ci pomóc. Nawet w powstrzymaniu swoich kumpli? Zwłaszcza w tym. Proszę, usiądź. Tak. Tak lepiej. Więc... musimy odzyskać Betę i Gaję za wszelką cenę. Podejrzewam, że już wiesz, że Gerard chciałby użyć Gai do restartu biosfery Ziemi. Przebudowania jej w sposób, który służyłby wyłącznie nam, nieśmiertelnym. Ten proces zabije całe życie na planecie. Nazywa to czystą instalacją. Nie, jeśli go powstrzymam. My powstrzymamy. A kiedy on i pozostali znikną, możemy razem popracować nad marzeniami Elizabeth. Beta pewnie wspominała, że na pokładzie statku mamy wersję bazy danych Apollo. Kompletną kolekcję ludzkiej wiedzy. Z nią i z Gają możemy zrobić wszystko, czego chciała Liz. Uleczyć biosferę, edukować lud tego świata, poprawić byt. Stworzyć świat jej marzeń. Nie rozpędzajmy się tak. Z tego co wiem, twoich przyjaciół nie da się pokonać. Nie nazywaj ich, proszę, moimi przyjaciółmi. To akurat nieprawda. Ponieważ twój przyjaciel znalazł sposób na wygraną. Silence. Jaki pracowity. Stworzył armię dość silną, by włamać się do ukochanej bazy Gerarda. Ta. Regala i jej banda. Nawet teraz szykuje się do wymarszu na stolicę Tenaktów. Kiedy zwycięży, będzie miała pod kontrolą całe plemię. Setki wojowników i maszyn, których rzuci na bazę. Oszukano ją, na pewno wszyscy zginą. Ale wystarczy do złamania obrony Gerarda, żeby Silence mógł go zabić. Razem z pozostałymi. Dzięki nowej broni, którą opracował. Tak. Opanował sposób na obejście osłon. To naprawdę wyjątkowy człowiek. Zaplanował wszystko. Oprócz ciebie i mnie. Widzisz, gdy jego armia będzie
niszczyć drzwi Gerarda, ty i ja zakradniemy się od tyłu. Tylko mi znaną drogą. Gdy Silence i moi przyjaciele będą zajęci walką ze sobą, odbijemy bedę. Mówiłam, że chcę pomóc, naprawdę. Beta powiedziała, że kolonię zniszczono. Że wróciliście tu, bo nie było innego miejsca. To prawda. Kiedy osiągnęliśmy nasz cel, planetę w układzie Syriusza, przez dziesięciolecia budowaliśmy dom. Ziemskie warunki fizyczne, ograniczenie śmiertelności zniknęły. Pomyśleć, ile mogliśmy z tym zrobić. To mogła być utopia. Zamiast tego trwaliśmy w stagnacji, oddając się przyjemnościom i technologicznym iluzjom. Trzeba było kataklizmu, by w końcu wyrwać nas z tego stuporu. Co się stało? Wielka katastrofa geologiczna. Wiedzieliśmy o niestabilności jądra planety, ale nie doceniliśmy go. Zanim się zorientowaliśmy, było zdecydowanie za późno. Tylko kilkoro z nas zdążyło uciec. Wzięliśmy kurs na Ziemię. Jedyną bezpieczną przystań, jaka została. Którą chcieliście uczynić niebezpieczną dla całej reszty. Nie ja. Gerard. Uważa, że lepiej jest wyczyścić całe płótno, niż zamalować smugi. Żadnych prymitywnych plemion, żadnych maszyn bojowych, tylko czysta tablica, na której zrobi, co zechce. Dobry. Ale go powstrzymamy. Musimy jedynie dostać się do bazy. Skąd wiesz o planach Silence'a? Nie tylko on zna się na szpiegowaniu. Zhakowałaś jego fokus? No, to jest zbyt ostrożne. Ale jego podwładni... Nie bardzo. Podarował fokusy ludziom z jakiegoś plemienia. Synom Prometeusza? Współpracują z Regalą. Podsłuchując ich fokusy, poznałam większość jego planów. Rozprowadzaniu techniki dominującej. Zbrojeniu buntowników i o pakcie z Regalą w sprawie ataku na bazę Gerarda. Ale jak skonstruował broń, która wyłącza wasze tarcze? To jedyna rzecz, której nie odkryłam, ale jakkolwiek tego dokonał, na pewno zadziała. To i armia Tenaktów dadzą mu pewne zwycięstwo. Jaka szkoda, że się zawiedzie. Więc znałaś Elizabeth? Jaka ona była? Elizabeth, wszystko czym była, widzę w tobie. I więcej. Twój spryt, twoja determinacja, twoja moralność stała się uosobieniem najlepszych cech, które posiadała. Nie pytam o siebie. Powiedz o Elizabeth. Jaka była naprawdę? Szczerze mówiąc, nie potrafiłabym odpowiedzieć. Przez cały czas, który z nią spędziłam, część siebie zamykała na klucz. Tak było, odkąd ją poznałam. Powiedziałaś, że Becie nic nie grozi, więc co z nią zrobią Zenici? Zagonią do pracy. Dołączenia Hefajstosa z Gają. To czasochłonne zadanie, jak pewnie wiesz. Zmuszą ją, jeśli będzie trzeba. Ale nic jej nie grozi, tylko ona umie to zrobić. Ponieważ tacy jak ty zrobili z niej narzędzie. To pomysł Gerarda, nie mój. Pozostali zawsze podejrzliwie patrzyli na wszelkie przejawy mojej sympatii wobec niej. Dlatego stworzyłam kanał danych. Przestrzeń, w której mogłyśmy rozmawiać. Mój stary fokus. Jak go znalazłaś i naprawiłaś? Kiedy spotkaliśmy cię nieopodal kompleksu Hadesa, Gerard uznał, że jesteś niepotrzebna, ale ja wiedziałam. Jesteś objawieniem, Aloy. Po tym, jak udało ci się uciec, swoją drogą brawo. Gerard i Eric, myśląc, że nie żyjesz, wstrzymali pogoń. Ja nie byłam pewna. Podczas gdy inni byli zajęci, ja wróciłam do labu i szukałam twoich śladów. To wtedy znalazłam ten skarb.
Niełatwo było go naprawić, ale opłaciło się. A kiedy ujrzałam twoje życie, byłaś jak barwna plama na starym płótnie. Jak lis, tylko bardziej. Pokazałaś to pozostałym? Jasne, że nie. Twoje czyny sprawiły, że się im przeciwstawiłam. Warto tu dodać, że gdybym go nie znalazła i nie obejrzała nagrania, nie wiedziałabym, że trzeba cię ratować z kotła. Zginęłabyś. Więc mam być wdzięczna? Jeśli chcesz. Najpierw Val, teraz Hekaru i ten aktowie. Twój plan skazałby całe plemię na śmierć. Musi być inny sposób. Faktycznie. Jesteśmy w rozpaczliwej sytuacji, ale zapewniam cię, że nie ma. Pamiętaj nowy świt. Poświęcenie Elizabeth. Czasami wielu musi umrzeć, by wyrósł nowy świat. Gdy coś się staje niemożliwe, spójrz głębiej. Czekaj. Kanał danych. Wciąż istnieje, prawda? Musisz go otworzyć. Porozmawiam z Betą. Niemożliwe. Możemy zostać wykryte. Warto spróbować. Istnieje sposób, w którym te naktowie przeżyją. Ale my nie. Jeśli pozostali... Jeśli chcesz pomóc, otwórz go. Co oni jej robią? Wirtualnie indukowana dysocjacja. Ręczne łączenie Hefajstosa wymagać będzie długich godzin żmudnego mikrozarządzania zasobami. Jeśli odmówi pracy, uruchomią symulację, by wywołać uczucia izolacji i rozpaczy. Beto, słyszysz mnie? Ty żyjesz. Obserwują mnie. Nie uda mi się długo utrzymać tej projekcji. Trzeba było mnie zabić. Nie. Nie, słuchaj. Przyjdę po ciebie. Obiecuję, dobrze? Obiecywałaś, że ją zabiję, żeby... Tylko wytrzymaj jeszcze trochę i pracuj nad połączeniem. Myślę, że da się to zrobić. Odezwę się trochę później. Wytrzymasz? Dopóki wierzę, że przyjdziesz po mnie, wytrzymam wszystko. Dobrze. Zrobiłam, o co prosiłaś. Czas, żebyś mi powiedziała, co planujesz. Wyprowadzę armię Silence'a gdzie indziej. Nie są ważni. Liczy się tylko broń, która wyłącza tarczę. A jak proponujesz ją zdobyć? Ładnie poprosisz? Bez regalii i jej bandy nie będzie miał wyboru. Zostaniemy tylko my. W jakim konkretnie sensie? Co jej powiedziałaś? To... sprawa moja i mojej siostry. Pozostaniemy jedyną opcją Silence'a na atak. Resztę powiem później. Ale najpierw mam kilka rzeczy do zrobienia. O. A jakich to rzeczy? Muszę pochować przyjaciela. Potem udam się do Gemini i użyję obejścia od Bety.
żeby położyć kres buntowi. Z powietrza. Czekaj. Skoro tak nalegasz na samodzielne działanie, to wiem coś, co naprawdę pomoże ci wywrzeć wrażenie u tenaktów. Horusy, dawne tytany, wciąż mają elektromagnetyczne ogniwa w swoim arsenale. Rzuć jedno na armię regali, a będą mieli sporą niespodziankę. Więc idź i rób co musisz. Przyjdę do twojej bazy, o ile nakłonisz Silenca do rozmów. Nie jeśli. Kiedy? Rent, jesteś tam? Aloy! Aloy, to naprawdę ty? Tak, to ja. Co z pozostałymi? Jesteśmy... wszyscy z powrotem w bazie. Co się stało? To... łatwiej będzie wyjaśnić osobiście. Niedługo do was dołączę. Dobra. Zaczekamy tu na ciebie. Dobrze słyszeć twój głos, Aloy. Nie chcę się to nawet słowa to misja. Tutaj coś się będzie działo. Ale dobra. Tutaj nie, chyba nic. Czy tutaj coś? Brzmienie ukończone. No nie ma czego ukończone. No dobra, kolejna misja będzie, w kolejnym odcinku, tak mi się wydaje, będzie najlepiej. Tyle ode mnie moje. No i zapraszam was do kolejnego odcinka, w którym, jak sami widzicie, dużo się dzieje. Aż bym powiedział, że aż za dużo, no nie, bo mózg może to rozwalić. Taki natłok tej głównej fabuły. Ale mniejsza z tym. Dzięki wam i cześć.